orzełka! Dzięki, kolego, wiesz? Stoisz tu sobie i gwiżdżesz, a we mnie ktoś rzucił kulą. Coś ty, serio, Patryk? A czy ta kula przypominała tę? Tak! Nie wolno mi tego lekceważyć! Ktoś tam mnie dybie! Muszę wyjechać z miasta! Patryk, to ja w ciebie rzuciłem, jak w bitwie na Śnieżki. Nie jarzysz? Bitwa na Śnieżki? Ja też chcę! Też chcę się bawić! Ale będzie zabawa! No... SpongeBob, pomożesz mi zrobić kulę? Pewnie, kolego. Dzięki, stary. Patryk, jak mogłeś? Wypowiedziałeś mi bitwę na Śnieżki. No tak. Patryk, głupolu, nie było hasła do rozpoczęcia ataku. W tej sytuacji przyjmuję twoją kapitulację. Więc w takim stylu próbuję pogrywać. Zbudowałeś! Ty, Patryk, jaka niemiła niespodzianka. O, chłopcze, wprost uwielbiam kalambury. Chciałem ci powiedzieć, że krztusza się kulą śnieżną, ale się rozpuściła i zmieniła w wodę, którą już wypiłem. Fascynujące. No, co to ja robiłem? Czego? Mogę do toalety. Patryk, niedaleko masz swoją. Przepraszam, ale chyba nie doniosę. Nie. Proszę. Nie. Proszę. Nie. Proszę. Dobra, ale szybko. Już nie muszę. Skoro macie ochotę powybijać sobie oczy i resztki mózgu, proszę, ale bez mnie. Co się dzieje? Co wy wyrabiacie? Mieliście przecież sobie głowy porozbijać. Podpisaliśmy traktat pokojowy. Masz rację, Śnieżki są dla dzieci. Zbyt łatwo się poddajecie, Patryk. Skalmar odpowiedział ogniem. To wojna! Dosyć tego! Już! Sami o to prosiliście! Trafiłem go! Ale oberwałeś, SpongeBob! Ręcz się! Uwaga! Uwaga! Skalmar strasznie poważnie przejął się tą zabawą! Nawet rzucił klarnetem! Ta, przejdźmy do planu B! Teraz wam pokażę! Słyszałeś coś, Patryk? Nie.